Słowa Dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Prawie 20 milionów nadwyżki budżetowej województwo przeznaczy na kulturę. Szczodry z Pana mecenas, Panie Marszałku. No to jest, nie jest to, powiem tak, to nie jest jeszcze kwota marzeń, tak? Mamy 19 instytucji kultury, tutaj absolutnie przodujemy wśród samorządów w naszym kraju. Natomiast 20 milionów... Jeżeli chodzi o to, gdzie one są ulokowane, te instytucje. No, że mamy swoje, tak? 19. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Jesteśmy między innymi jedynym w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, posiadaczem teatrów muzycznych. W całym województwie mamy Teatr Rozrywki, Operę Śląską. Mamy też Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Te 20 milionów to jest taki krok do przodu. Dlatego, że w tym roku przełamujemy taką niedobrą trochę passę dla kultury, która trwała chyba od 2012, jeżeli dobrze pamiętam, że co roku było albo tyle samo, albo trochę mniej. W tej chwili będzie więcej i być może to nawet nie jest ostatnie słowo, natomiast będzie więcej i mamy nadzieję, że to już będzie tak na stałe, że już nie będziemy robić żadnego kroku do tyłu, tylko kultura będzie miała więcej. Mi na tym bardzo zależało, dlatego że część instytucji, kiedy ma pieniądze tylko na płace, to umówmy się, że one nie działają tak jak trzeba, nie rozwijają się. Między innymi Teatr Śląski, Opera, Teatr Rozrywki, Filharmonia, to są instytucje, które muszą mieć na nowy repertuar, które muszą mieć pieniądze na premiery, po prostu. Teraz te pieniądze będą, panie marszałku, w tej puli? Teraz te pieniądze będą. Między innymi 3 700 000 dla Opery Śląskiej. To są pieniądze, które to nie są na przyjedzenie pieniądze. To są pieniądze, które pozwolą zrobić kilka premier. Nie jedną, kilka premier. I to jest taki powrót do dobrego czasu, kiedy tych premier naprawdę było sporo. No, między innymi też pozwolą, dyrektor już zapowiedział, na pewną taką różnorodność, no bo będzie premiera dla dzieci, tak? Tego opera nie robiła, jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu produkcje. Będzie operetka, nie będą tylko poważne produkcje operowe, więc jest to dużo zmiany. Z tej puli, panie marszałku, 200 tysięcy złotych również trafi na odnowienie czy partycypację w tym przedsięwzięciu. Odnowienie, cyfrową rekonstrukcję filmów Kazimierza Kuca, dwóch najważniejszych dla Śląska? To znaczy, filmy Kuca są dla Śląska bardzo ważne i to jest... Olgierd Łukaszewicz mówił, że to tak ważne filmy jak dla Polski Pan Tadeusz. No myślę, że tak, że można tak powiedzieć, że to są filmy, które mówią wiele o Śląsku, które zostały zrobione w trudnych czasach, ale mimo to są świetne. One się w sensie swojej jakby zawartości merytorycznej nie zestarzały. Natomiast jeśli chodzi o jakość tego materiału, kopii i tak dalej, to niestety one wymagają bardzo pilnej rekonstrukcji cyfrowej. I ta interwencja została podjęta. Co my w zamian za to dostaniemy w takim sensie, że jak będziemy dysponować tymi filmami w województwie? Myślę, że tu jest rozmowa pomiędzy instytucją też wyjątkową, bo nikt inny nie ma, żadne inne województwo nie ma. My mamy Filmotekę Śląską, mamy instytucję własną Silesia Film i to są rozmowy między Silesią Film a właścicielami praw do tego filmu, tak abyśmy mogli tym dysponować. Będzie premiera odnowionych w województwie. Dzieł Kuca na Śląsku? Będzie, myślę, że tak, że to nie ma innego wyjścia. Natomiast też były różne starania, między innymi ośrodki ministerialne. Zostaliśmy sami na tej scenie, ale uważam, że to jest... Minister kultury dał 100 tysięcy złotych. Tak, tak. Natomiast w sensie takim nikt tego nie podjął, dopóki myśmy się tym nie zajęli. To oczywiście nie jest cały wkład, to co my dokładamy, ale jest to niezbędne, żeby po prostu ruszyć i skończyć. Panie marszałku, jeszcze kończąc wątek kultury, jaki będzie finał, czy jaki jest finał sprawy finansowania zespołu Śląsk, o którym pan wspomniał? No finał jest taki, że występowaliśmy do ministra dawno temu o współfinansowanie dwóch instytucji. I to od razu podkreślę, dlatego że w temacie opery, mimo że też była w tej samej uchwale sejmikowej, pan minister się nie zająknął do dzisiaj. Nie odpowiedział nam nic, czyli nie wiemy, natomiast jeśli chodzi o Śląsk, zaproponował kwotę 5 milionów złotych. To przy tych 17, które my i tak wkładamy do Śląska, to jest
powiedzmy niewiele, ale jest to na pewno zastrzyk pieniędzy, który pozwoli na rozwój. Dlatego, ofertę przyjęliście? No przyjęliśmy, natomiast my nie zmniejszamy naszej dotacji dla Śląska. To żeby od razu powiedzieć, to są to co mówiliśmy na początku, to 20 milionów na rozwój dla instytucji, to tutaj też jest 5 milionów na sprawy związane z rozwojem. To są dodatkowe pieniądze. Myśmy nie zmniejszyli naszej dotacji. Natomiast też warto podkreślić, że myśmy chcieli, żeby to finansowanie było długookresowe. Propozycja ministerstwa jest w tej chwili, żeby umowę podpisać na 3 lata. To jest krótki dosyć okres. Aczkolwiek zgodziliśmy się na to, lepiej mieć 5 milionów w zespole pieśni i tańca Śląsk niż ich. W sobotę, panie marszałku, zakończył się zjazd w Katowicach Wolnego Sojuszu Europejskiego, którego członkiem jest Ruch Autonomii Śląska. Może przypomnijmy, o co zaapelowali europejscy regionaliści w sprawie Śląska do polskiego rządu? To generalnie można to streścić tak, aby ambicje Ślązaków były po prostu szanowane i traktowane poważnie. A czytałem też w jednym z tygodników, że będziecie domagać się niepodległości Śląska na okoliczność występowania Polski z Unii Europejskiej. No to proszę spojrzeć na datę, to jest... A pańskim zdaniem takie żarty... Żart prymaprylisowy. Takie żarty wam, Raś i Śląskowi pomagają, czy szkodzą? Nie mój żart, ale generalnie... No, 1 kwietnia można sobie na wiele rzeczy pozwolić. Ja myślę, że... Bo wie pan, że dzisiaj nikt nie mówi o tych korzeniach śląskiej tożsamości, o autonomii, o pogłębianiu samorządności, o sprawach, o których dyskutowaliście, tylko właściwie o tej prowokacji, którą jakkolwiek 1 kwietnia, na którą się zdecydowaliście. No tak, nad tym ubolewam, dlatego że to, co się działo w ciągu tych kilku dni, to była bardzo poważna dyskusja. I ona pokazywała, jaka jest naprawdę Europa. Że Europa to nie są monolityczne narodowe państwa, co nam się często wmawia. Że w każdym praktycznie państwie europejskim są mniejszości, są regiony autonomiczne, są mniejszości, które walczą o swoje prawa, oczywiście w sensie demokratycznym. I Unia w zasadniczej większości te sprawy szanuje. I tak wygląda Europa. I po pierwsze ten zjazd pokazał, że Europa to jest mozaika kultur, mozaika tożsamości. Po drugie, ten zjazd pokazał, że ludzie bardzo poważnie dyskutują na tematy, które nas też powinny zająć. Brexit, tak, między innymi to co się stanie, bo proszę zauważyć, że Brexit powoduje, że z Unii nie wychodzą tylko Anglicy, którzy bardzo tego chcieli, ale też Szkoci, Walijczycy. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć, panie marszałku. Naszym gościem był Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.